Hej, Lisku. Książka, której fragment za moment usłyszysz, ukazała się nakładem wydawnictwa Ezop. Odwiedź stronę www.ezop.com.pl i sprawdź inne interesujące pozycje. Na zawsze przyjaciele. Tekst Przemysław Wechterowicz, ilustracje Emilia Dziubak. W cichym zakątku w dolinie mieszkały dwie rodziny. Króliki zajmowały norę u podnóża sędziwego dębu, sowy zaś dziuple w jego koronie. Zdarzyło się raz, że tej samej wiosny w obu domach przyszły na świat młode. Radosny gwar wypełnił cichy zakątek. O świcie, gdy tylko słońce wpływało na niebo, z nory wysuwał się rozedrgany nos króliczka, a po chwili króliczek kicał już wśród bujnej roślinności, dziwiąc się niezmiernie wielkiemu światu. Po zmierzchu zaś, gdy na niebie zapalał się księżyc, w dziupli ukazywały się roziskrzone oczy sówki, która nie czekając dłużej, wyfruwała z gniazda, z ciekawością przyglądając się wszystkiemu dokoła. I tak mijały pełne radości i zabawy dni i noce, a króliczek i sówka żyli obok siebie, nic o sobie nie wiedząc. Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.